łagodnie. Jakby z odległej dali, jakby przez mgłę wieków, do naszych uszu dolatuje głos anielskiej pieśni, rozbrzmiewającej w tą pamiętną betlejemską noc na tamtejszych błoniach. To aniołowie głośno i radośnie śpiewają Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. I właśnie tym radosnym zawołaniem oraz hasłem dnia zapisanym w Ewangelii według świętego Łukasza w 2 rozdziale, wierszu 10 i 11, gdzie czytam słowa: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Tymi słowy pragnę wszystkich was jak najserdeczniej przywitać w tym bożonarodzeniowym dniu. Jakże aktualne są słowa anielskiego zwiastowania. One nie tracą nic a nic na aktualności. Wydaje się, i taka jest z pewnością prawda, one są ponadczasowe. Dziś, mimo że przeżywamy Boże Narodzenie, jakiś dziwny strach, niepewność wdziera się w nasze życie. Wczoraj, wigilijny wieczór, zasiadaliśmy do stołu, choć był on nieco inny niż dotychczasowy. Może nie dotarli do naszego domowego, rodzinnego Betlejem wszyscy, którzy zwykle z nami byli. Może puste miejsce wywołane było chorobą, cierpieniem, jakimś innym przygnębieniem. I właściwie smutek zwyciężał. I dziś powoli myślimy o zbliżającym się lockdownie. Pytamy, co teraz? Szukamy odpowiedzi na nurtujące pytanie. Tymczasem anioł z betlejemskich pól mówi: nie bójcie się. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Słyszysz to zwiastowanie? Ja pytam siebie: Adamie, słyszysz to zwiastowanie? Drogi słuchaczu, patrz do Betlejem. Patrz do tej najsławniejszej groty adoptowanej na stajnię. I cóż tam zobaczysz? Znany, popularny obraz. Zobaczysz tam panujący półmrok i może gdzieś w kącie zapaloną małą oliwną lampkę. Tam właśnie w kącie skulona z zimna młoda kobieta, matka Maria, a obok okrutny, zimny, chłodny, szorstki, wykuty w skalę żółb, pełen siana, a na nim położone małe, niewinne, bezbronne dziecię, owinięte w maryjne szmaty. To maleńki Pan Jezus. Ale patrz uważnie, z tego żłóbka emanuje wielki, potężny blask, który przenika człowieka na wskroś. To blask Bożej miłości, Bożej dobroci. To blask Bożego pokoju. Tak Bóg stąpił na ziemię, aby pojednać z sobą człowieka, aby pojednać ciebie i mnie z sobą. On stąpił na ziemię, aby pomóc przezwyciężyć nienawiść, złość, pychę, trwogę, niepewność, lęk i smutek. Ten narodzony w Betlejem, w betlejemskim ubóstwie, Jezus jest zapowiadanym księciem pokoju. Pokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzeże serc i myśli ludzkich, jak powiada nam apostoł Paweł. Tak, Boża miłość objawiona w betlejemskim żłobie pomaga wyciągnąć rękę w kierunku drugiego człowieka, zwłaszcza tego, z którym nie sympatyzuję, którego nie lubię, którego z różnych powodów nie akceptuję. On przychodzi mnie pojednać z sobą i drugim człowiekiem.
Nie bój się. Dziś narodził się nam Zbawiciel. Czy wiesz, co znaczą te słowa? Jaką wartość mają dla ciebie i dla mnie te anielskie słowa? To nie tylko echo dziecięcych lat, to nie tylko historia biblijna czy kościelna, ale to prawda, która dotyka, porusza ludzkie serce. Każdy, kto tę prawdę przyjmuje i tą prawdą żyje. Kto prawdę przyjmuje o Betlejemie, jest jej posłuszny, jak pasterze na betlejemskich polach i udaje się tam, do tej ubogiej, nędznej i lichej stajni. My tam idziemy. Nie dlatego, bo tak nakazuje tradycja, ale idziemy tam po to, by znów zostać dotkniętym Bożą miłością i dobrocią. I tę prawdę nieść przez swoje świętowanie, przez swoje życie, przez swoją służbę, przez swoją pracę. I życzę wam wszystkim radosnych, pokornych, pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus jest obecny w was i pośród nas. Niech Jezus nie marznie na bezdrożach naszego życia, ale znajdzie swoje Betlejem w naszych sercach. Życzę wam ciepła emanującego z betlejemskiej stajenki. Życzę wam pełnego zjednoczenia w objawionej miłości i dobroci z Jezusem Chrystusem. Jeśli są to także twoje życzenia, to zachęcam. Pomódlmy się razem w świąteczny poranek. Módlmy się. Boże i Ojcze, w dniu pamiątki narodzenia Syna Twojego z wdzięcznością przychodzimy przed majestat Twój, aby podziękować Tobie za niezmierzone bogactwo łaski i miłości objawionej w Chrystusie Jezusie, Zbawicielu naszym. Bądź uwielbiony w sercach naszych i w Kościele Syna Twojego. Niech święci się imię Twoje i dzieje się wśród nas wola Twoja. Napełnij nas łaską zbawienia, pokoju i pewnością wiary, że pojednałeś nas z sobą w Synu swoim. Ojcze, który w Jezusie Chrystusie, Księciu Pokoju, dziś dałeś nam światło życia, spraw łaskawie, aby światło Ewangelii rozproszyło ciemności panujące w świecie oraz przezwyciężyło nienawiść, pychę, trwogę i niepewność. Niechaj skłóceni i zwaśnieni pojednają się z sobą w imię miłości objawionej w narodzonym w Betlejem Zbawicielu świata. Błogosław zwiastowanie radosnej nowiny o narodzeniu Chrystusa i dopomóż nam w zachowaniu w sercu prawdy zbawienia. Miej łaskawie w opiece naród nasz i ojczyznę naszą. Chroń od wszelkiej przemocy i tyranii, niesprawiedliwości i zazdrości. Wspieraj nas w służbie ku chwale Twojego świętego imienia. A anielskie zwiastowanie niech urzeczywistnia się w zachowaniu i postępowaniu naszym. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego, błogosławionego, świątecznego dnia. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia kolejnym razem.